Dzień dobry Państwu. Jest niedziela, 19 listopada 2023 rok. Po raz pierwszy tak nadaję. Właściwie przyjechałem przed chwilą, jest prawie godzina 12 w południe. Przyjechałem, jestem taki nieogolony, bo przyjechałem na 3 rano, pracowałem trochę dzisiaj, a wczoraj szabat, wtedy było dużo pracy, byliśmy w Sosnowcu naszych przyjaciół, tak rozmawialiśmy, mieliśmy wykład pani mecenas na temat wyborów samorządowych, które niedługo nadchodzą, w kwietniu powinny być. I chcieliśmy tam skupić się właśnie na te wybory samorządowe, skupić naszych przyjaciół, naszych i kamradzkiej, i antysystemowej, bo tak, bo od tego trzeba będzie chyba zacząć niedługo. Jestem na, tak jak mówię, na placu Bankowym. Tutaj coś tam się dzieje takiego. Pełno samochodów policyjnych, ale to chyba to jest, wydaje się, że to jest normalne. W niedzielę, w sobotę. Policja zawsze tutaj. Chociaż jest trochę nadwyżka tej policji dzisiaj. Zobaczymy, co tam będzie się działo. Tutaj tutaj też. No, pełno tych samochodów policji, nie wiem co oni tam. Oni tam tutaj robią. Ja jestem jak zwykle w szaliku palestyńskim z flagą, malutką flagą palestyńską. No, niby wielkością w tej chwili tam jest mała, ale to znaczy wymiarami jest mała, ale wielkością jest duża flaga. To jest flaga kraju nachodzonego przez sionistów, okupowanego przez nich, i flaga tego narodu palestyńskiego, semickiego narodu, który jest tępiony przez tej chazarskiej hołoty, która okupuje Palestynę. I która oczywiście nie ma nic wspólnego z semityzmem, natomiast walczą o cały czas przeciwko Palestyńczykom, zabierają im w dalszym ciągu ich domy. Wiadomo, co się dzieje w tej chwili w Gazie. Jest plan eksterminacji narodu palestyńskiego przez tych rządzących tym tworem sionistycznym. Oczywiście to nie ma żadnego przyłożenia, powiedzmy, na to, co rzeczywiście powinno się dziać i będzie się działo, czyli naród palestyński razem, narody arabskie z narodem jako naród aramejski, naprawdę semicki, który skupia i muzułmanów, i Żydów, i chrześcijan, jest tym prawdziwie semickim narodem, który nie powinien przy wsparciu ludności z całego świata powinien zwyciężyć i powinien odzyskać ten swój kraj, który został okupowany w 1948 roku. I wcześniej ci, którzy przyjeżdżali do tej Palestyny, to byli gośćmi, nawet nosili obywatelstwo palestyńskie, ale Palestyna była pod
mandatem brytyjskim, a Brytyjczycy realizowali plany, które powiedzmy mówią o najpierw deklaracja Belfora w 17 roku, która jest deklaracją człowieka, który ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, który nie ma nic, nie ma prawa wydać takiej deklaracji, który obiecał narodowi palestyńskiemu, to znaczy Żydom, ludu żydowskiego, że tak powiem, bo nie ma narodu żydowskiego, nie ma takiego pojęcia. Obiecał, że oni tam będą osiedleni w Palestynie, czyli w kraju z tradycjami, z kulturą, kraju, który budowali Palestyńczycy od wielu, wielu wieków przed naszą erą, zanim jeszcze Abraham się zjawił, czy tam zanim Żydzi niby zostali wytępieni, czy tam wyproszeni z Egiptu, tak się mówi po prostu. Natomiast naród palestyński jest w tej chwili zabijany, jest ponad 300 szkół dla dzieci, które są zniszczone, 65 z nich wyszło z obiegu. Szpital, nie mówiąc o szpitali, kilkanaście szpitali zostało wyłączone z obiegu. Nawet wojsko izraelskie siedzi w którymś tam z tych szpitali. Widzę, że ktoś tutaj patrzy na mnie, bo dlatego, że mam flagę chyba palestyńską, bo tu ktoś tam idzie z jakimiś tam banerami. To. W każdym bądź razie tak jak mówię, wiele szpitali wyłączonych z obiegu, lekarstw nie ma, wody nie ma, żywności nie ma, jest całkowita blokada. Jest to największe getto zorganizowane przez udających Semitów, czyli antysemitów, prawdziwych antysemitów, przeciwko Semitom, czyli przeciwko Palestyńczykom, czyli przeciwko narodowi palestyńskiemu. Jest to największa akcja eksterminacji. Jest ponad 2 285 000 mieszkańców Gazy, którzy nie mają co jeść, nie mają gdzie uciekać właśnie, ale z determinacją utrzymują się w swoich miejscach pobytu, także to znaczy na swojej ziemi. Przypominam, że było podpisane porozumienie niby pokojowe między Arafatem, jak gdzie Arafat jeszcze z Izraelem, i było rozwiązanie dwupaństwowości, czyli palestyńskiej i izraelskiej, i Arafat się zgodził jako szef organizacji Al-Fatah, czy tam organizacji palestyńskich, no, i prezydent. Natomiast wtedy zachodni brzeg całkowicie należał do Palestyńczyków, pod ich panowaniem. Tam sami Palestyńczycy mieszkali. Na zachodnim brzegu nie było ani jednego osadnika, których jest pełno później w pozostałej Palestynie po prostu. Zostały wybudowane te osiedla dla tych napływowych, powiedzmy, nachodźców, jak to niektórzy lubią to ten. O, widzę, coś tam już nosi, podnosi tą szmatę z jakąś tam dwoma paskami symbolizującymi tam Eufrat i Nil, bo takie marzenia mają sioniści. Natomiast mówię, że tak, że jesteśmy zdeterminowani, powiedzmy, pomóc narodowi palestyńskiemu utrzymać się, bo ten holokaust, który prowadzą ludzie, którzy udają, że ten holokaust II wojny światowej był przeciwko
tylko przeciwko nim, a w sumie wiele milionów Europejczyków, między innymi Polaków, zginęło. Obozy koncentracyjne w Polsce, czyli niemieckie obozy koncentracyjne, były założone przede wszystkim dla Polaków. Pamiętam, że w 1941 roku obóz koncentracyjny w okolicach Oświęcimia był założony Czesiewu. O, mamy pieska naszego. O, już poznałeś, tak? Już poznałeś. Dobrze. I mamy... wiemy, że ten obóz został założony dla Polaków przede wszystkim. Polacy zostali przewiezieni więźniowie, ponad 200 Polaków z Tarnowa zostało przewiezionych do tego obozu jako więzienie koncentracyjnego, a dopiero pierwszy Żyd się zjawił tam w Birkenau, tam zostało tam dobudowane to Birkenau, czyli zaadoptowane jako dla Żydów. I pierwszy Żyd się zjawił tam w 1943 roku. I mówimy o eksterminacji żydowskiej tylko, a zapominamy o Polakach, którzy właśnie oni byli tam narodem, który był determinowany przez Niemców. Przecież to Polska, to jest Polska cały czas i była, jest i będzie. Natomiast wykorzystano tę sytuację jako, że tam Holokaust niby przeciwko Żydom, a tyle. Natomiast mnie jest naprawdę dziwnie jest jakieś takie podejście nielogiczne i tak gra na naszą powiedzmy kulturę, na naszą znajomość historii, określenie antysemityzmu. Udają Semitów albo wciskają ludziom, którzy przyjęli ten judaizm jako religia, wciskają im, że oni stali się Semitami. Ja zawsze mówię, że Polak, który jest chrześcijaninem, nie staje się nigdy Aramejczykiem, bo on jest Słowianinem. I tak niech będzie. Żadna religia nie jest narodowością. Nie ma narodu żydowskiego, nie ma narodu chrześcijańskiego, nie ma narodu muzułmańskiego. Natomiast Palestyńczycy, oczywiście to jako część tych Semitów, bo cała Syria jest semicka, aramejska, semicka. Palestyńczycy są, tak jak powiedziałem na początku, są chrześcijanami, muzułmanami i Żydami. I ci Żydzi, semiccy, palestyńscy Żydzi, semiccy, prawdziwi semiccy, oni walczą przeciwko powstaniu tego tworu sionistycznego. Oni mówią, ten twór nie powinien powstać. Tu jest Palestyna. Sami Żydzi tak mówią, ale to Żydzi prawdziwi, czyli prawdziwi semici, że tak powiem. Natomiast wciskali pozostałym przyjmującym religię judaistyczną, jako że oni stali się Semitami, i wciskają nam cały czas. Nawet ten jakiś tam nawiedzony taki ambasador podobno tego tworu sionistycznego oskarżył te demonstracje palestyńskie, że są demonstracjami, to znaczy demonstracje poparcia dla Palestyny, Palestyńczyków. Oskarżył je o antysemityzm. No to jest jakaś paranoja i gra na historię, którą my znamy i wszyscy znają. I taka szmata jakaś taka, ktoś tam podnosi tam w tym, taką samą, powiedzmy, nosił jakiś jeden nawiedzony też tam w Jedwabnym, po prostu, czyli w Jedwabne, które zostało, powiedzmy, tam ta rzeź
która została dokonana przez Niemców przeciwko Polakom bez względu na to, czy oni byli Żydami, czy byli chrześcijanami, ale to byli Polacy. To była miejscowość polska, tam mieszkali Polacy i ta rzeź, która była tam dokonana, na rocznicach tej rzeży to zawsze jakiś tam nawiedzony człowiek nosi tą flagę, powiedzmy o tą, którą widzimy tutaj na tym, którą ja nazywam po imieniu zawsze. I prowokuje, co ma, powiedzmy, twór, który powstał w 1948 roku do, powiedzmy, wydarzeń, które wydarzyły się w 1941, 1942 roku, czy w czasie II wojny światowej nawet w całości. Także tam. To samo, byśmy rozwinęli temat na temat, powiedzmy, rekompensaty tam 447, nie będę o tym już tam mówił, bo to jest jakaś paranoja historyczna, która zostaje wciskana Polakom, a niektórzy niestety po prostu w to wierzą i nasz Kościół też właściwie w to uwierzył, że na przykład, że Jezus jest Hebrajczykiem, tam już nie wiem skąd, jak Jezus nie znał nawet hebrajskiego, a Jezus jest Aramejczykiem. To jest lud, który lubi przewłaszczać wszystko, łącznie z ludźmi, łącznie z gojami. I to jest właśnie to jego ta dewiza, powiedzmy, przewłaszczenia wszystkiego i wszystko. I to jest ten mankament, przeciwko któremu walczymy. Ja, tak jak powiedziałem, mieliśmy dużo roboty wczoraj, bo wczoraj szabas był. Ewa, nie byłaś z nami wczoraj, ale wczoraj był szabas, dlatego mieliśmy dużo roboty. My zawsze w szabas jesteśmy mocno czynni, bo akurat właśnie mamy wolne i tam możemy uczestniczyć, brać udział w różnych uroczystościach, imprezach i tak dalej. Ja byliśmy zaproszeni przez naszych przyjaciół do Sosnowca. Spędziliśmy bardzo miło czasu z naszymi przyjaciółmi i wróciliśmy, tak jak mówię, dopiero ten. Także przepraszam, że znowu nie ogoliłem się, bo do 3 rano siedziałem, skompletowałem powiedzmy, moje tam jakieś tam informacje, powiedzmy, tam wsiadłem na informacje z internetu i tak dalej. No tutaj jesteśmy, patrzymy, że oni ogłaszają podobno jakieś hasło, ta demonstracja jest pod jakimś hasłem uwolnienia do Izraelu, nie jesteś samotny? Boże kochani. To demonstracja pod hasłem uwolnienia tych zatrzymanych przez Hamas, przez walczących w Palestynie Palestyńczyków, zatrzymanych wojskowych i cywilów. Oczywiście kilka cywilów zostało wypuszczonych bez żadnych ale i trzeba by wracać do ich zeznania, do ich wywiadów i zobaczyć, jak oni byli traktowani przez Palestyńczyków. Natomiast tutaj o uwolnienie tych niby 200 tam zatrzymanych Izraelczyków przez Palestyńczyków, a w tym samym czasie, od 7 do tej pory, na zachodnim brzegu, zacząłem mówić o zachodnim brzegu, na zachodnim brzegu zostało aresztowanych ponad 2,5 tysiąca Palestyńczyków. Jeszcze dodatkowo do tych tam 6 czy 7 tysięcy Palestyńczyków, wśród których jest ponad 400 dzieci. Zostało aresztowanych, czy doaresztowanych, że tak powiem, na zachodnim brzegu. I ci bezczelnie tutaj tam podnoszą jakieś tam hasła o uwolnieniu tych niby 200 paru, powiedzmy, Izraelczyków, którzy zostali pojmanych przez i są traktowani poważnie i normalnie przez Palestyńczyków. A oni bezczelnie jeszcze doaresztowali ponad 2,5 tysiąca
Palestyńczyków z zachodniego biegu, nie mówiąc o tym, o tych, co w Gazie zostało zrobione. Gaza jest w iluś tam procentach, w dużym procencie jest zniszczona. To jest ten teren, który jest 360 km kwadratowych, jest już całkowicie prawie zniszczone i jest plan po prostu wyludnienia tego terenu i tak jak powiedziałem, ponad 2,285,000 mieszkańców w tej chwili koczuje na gruzach budynków szpitali, szkół, kościołów. 3 kościoły zostały zniszczone, nie mówiąc o meczetach, tam 200 parę meczetów też zostało zniszczonych przez wojsko izraelskie w tym terenie. I tu bezczelnie ktoś tam mówi: Izraelu, nie jesteś sam. Izraelu, nie jesteś sam. O, to samo hasło. A, Izraelu, nie jesteś sam. Niby nie jest sam. Po prostu, no tak, bo Ameryka, Francja wysłała, już na drugi dzień dosłownie, wysłała swoją flotylę tam. A później Stany Zjednoczone i Anglia oczywiście i wszystkie te kraje europejskie pozostałe, które podlegają polityce, tam na szczęście Polska tylko do Egiptu wysłała kilka samolotów, żeby przetransportować tych Polaków, którzy tam ugrzęzli, których Izrael nie chce wypuścić z Rafah. Przyjechało około 17-18 Polaków, zostało 17 Polaków, wśród nich 9 dzieci. 9 dzieci wśród nich, którzy nie mogą wydostać się z tego Rafahu. Niby to jest przejście z Egiptem, ale jest całkowicie pod kontrolą tych sionistów, którzy tam kontrolują wszystkie samochody, czy tam z pomocą, które tam, powiedzmy, próbują się dostać do strefy Gazy z jakąkolwiek pomocą lekarską, czy żywnościową, czy jakąś tam. Tu jest jakiś taki ten nawiedzony ze Stanów Zjednoczonych. Wysłali go ze Stanów Zjednoczonych, żeby był naczelnym rabinem tutaj w Warszawie. Także jest człowiek, który nawet ten... No ale niedobra o tym mówić, niedobra. Niedobra o tym mówić właśnie, bo... Zwrócił na ciebie uwagę, patrzył tam z tego, bo niedobra o tym mówić. W każdym bądź razie tu jest naczelny rabin, który widocznie tu zgłaszał jakąś tam demonstrację, czy wiec, czy tam, nie wiem, tutaj pod tym bezczelne hasło. To znaczy, nie jesteś sam, Izrael, no wiadomo, że nie jest sam, bo przecież tam bez wsparcia Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich to nie ma żadnego ten. A tu ten pan to już tak demonstracyjnie przyszedł z tą szmatą tutaj na grzbiecie, po prostu, żeby mi zasłonić i zablokować. Chodź mi, Buniak, tam tą stronę tam trochę. Także ten zasłonić i zablokować tam ten. Także to i udaje, że rozmawia przez telefon, ale łazi przed moją kamerą, także żeby mi zablokować nakręcanie tego. I tak jest tam coś tam do kogoś tam dzwonił, mówi Palestyna czy coś takiego, nie? Także tam. No, to jest ość w waszych oczach i w waszym gardzie. Ta flaga palestyńska, która tutaj powiewa w Warszawie. Będzie powiewać wszędzie i przede wszystkim w Palestynie i tyle. Także ten, zróbcie to, chcecie.
my i tak wiemy swoje, wasz koniec jest naprawdę już niedługo wasz koniec będzie i nie wiem, gdzie będziecie wracać wtedy, czyli każdy, który ma podwójne, a wszyscy jesteście, że macie podwójne obywatelstwo tam w tym kraju. Niektórzy niestety też mają i polskie podwójne obywatelstwo, bo rządy polskie zrobił zdjęcie. Nie uśmiechałem, nie zdążyłem się uśmiechać, cholera, wie? Ale ten przyszedł. Tam jeszcze raz, chodź tutaj, zrób, o tak, i cześć. No. Więcej jest policji od ustawy niż uczestników. No tak. A wszędzie samochody pochowane i tak dalej. No dobra, no to już. No to oni tam, ten, a co tam, wie, God says, tam bless you, Israel, tak, bless you, Israel, God bless you. Twór sionistyczny, który powstał i ma za zadanie zniszczyć naród, tradycję, kulturę. Oczywiście to jest tylko tam hasła i tam coś już tam śpiewają, no i ten, no mówię, pierwszy raz uciekam do tej relacji takiej bezpośredniej, bo ten, ubolewam, że wczoraj nie było mnie przed tym ambasadą tworu sionistycznego, bo tak jak mówię, przyjechaliśmy dosyć późno, no ale śledzę cały ten, no i wszyscy, zamiast zajmować się tam gdzieś krzyczaniem, hasłem i tak dalej, to wszyscy patrzą tutaj na nas, Unia. Tam także no jakieś ten, no patrzę, jakie no dobrze, że jest jakaś tam chociaż flaga polska tam gdzieś w środku, nie? Są 2-3 flagi polskie. No ale tak, no. No to ten, tak jak mówiłem, intencją jest, czy tam hasłem jest, powiedzmy, uwolnienie tych 200 ileś tam zatrzymanych Izraelczyków, wśród nich są żołnierze, generałowie wojskowi, oczywiście izraelscy. Natomiast w międzyczasie już Izrael zdążył aresztować kolejnych tam ponad 2,5 tysiąca z zachodniego brzegu, nie z Gazy, tylko z zachodniego brzegu, oprócz tego, co tam w Gazie po prostu. Wczoraj wywieźli ciała zmarłych w szpitalu, atakowali szpital, okupowali ten szpital, wywieźli te ciała tych zmarłych Palestyńczyków z braku lekarstwa i tak dalej. Po atakach izraelskich wywieźli do siebie, to znaczy tam na terenie okupowane w Palestynie, i teraz możemy się spodziewać jakichś tam na pewno prowokacji typu tego, że nie wiem, że to są ciała może Hamasu, których tam zabili, czy tam nie wiem, jakieś plany mają do tych ciał, nie wiadomo po co, coś dziwnego w tych ludziach, w tym żmijowskim plemieniu, w ich mentalności jest naprawdę coś dziwnego jest, który jest niezgodnie z żadnymi zasadami międzynarodowymi, z zasadami humanitarnymi, w ogóle nie ma żadnych. No przecież tam sam minister obrony, czy tam minister wojny tamtego tworu sionistycznego powiedział, że on będzie
że musimy wszystkich tych zwierząt, określił Palestyńczyków jako zwierzęta, musimy tych Palestyńczyków, tak, musimy tych Palestyńczyków, zwierząt, powiedzmy, zabijać wszystkie. No i wiadomo, są nagrania, jak ci pierwsi osadnicy, którzy tam prowadzili te grupy terrorystyczne. Dzień dobry, witam. Thank you. Terroryści, to znaczy ci, którzy, powiedzmy, atakowali na początku w Deir Yassin, w tych miejscowościach palestyńskich, którzy tam, ten naród palestyński, weszli do całych, wytępili całe osiedla, całe wioski, całe wsie, kobiety wyrwali z brzucha, matki wyrwali dziecko nienarodzone, uderzyli o drzewo. Takie sposoby, które są znane tylko, znane Polakom po prostu z doświadczeń w Wołyniu. W Wołyniu to samo się wydarzyło. Tam 300 parę, tak. 300 parę, ten, no, mi coś tam pokazał, ten facet. Nie wiem, ale ten, ja nie mam 12 tysięcy zdjęć tych wśród nich, prawie 5 tysięcy dzieci, którzy zostali zamordowani przez ataki izraelskie od 7 października. Ponad 12,5 tysiąca Palestyńczyków zginęło, cywilów zginęło. Jest kilka tysięcy pod gruzami jeszcze, bo tam nie ma ani sprzętu, ani możliwości z tych gruzów tam wyciągnąć, a są prawdopodobnie są ludzie, którzy jeszcze żyją pod tymi gruzami i nie ma możliwości ich uratowania. To znaczy już minęło tyle czasu, ale cały czas ataki trwają. To jest ten. I oni jeszcze bezczelnie mi tam jakiś facet pokazuje zdjęcie jakieś tam może kogoś, kto zginął po stronie izraelskiej, a zginęło około tam, nie wiem, 300 żołnierzy, 360 żołnierzy chyba izraelskich w tych wydarzeniach od 7 października i tyle. No i tak jak mówię, 12,5 tysiąca Palestyńczyków zginęło, cywilów, dzieci wśród nich, 5 tysięcy dzieci, które są niewinne, które są, ten najmłodsze dziecko miało kilka dni dosłownie i widać na zdjęciach, jak jest zmasakrowane przez te ataki izraelskie. A tutaj bezczelnie tam gdzieś walczymy o tych 200, którzy zostali, o już lecą z jakimiś tam, ja mówię, ja nie mam 12,5 tysiąca zdjęć tych cywilów, którzy zginęli, zmasakrowani i w szpitalach, którym brakowało lekarstwa, ojciec, który widział, jak jego dziecko umiera, bo brakowało mu tlenu, aparatu tlenowego, bo prądu nie było, tego aparatu nie było i lekarz stał nad nim i płakał dosłownie, bo nie miał czym go uratować. I to było na gruzach, leżeli na gruzach szpitala atakowanego przez tych szkoda słów. I to się dzieje w Warszawie, warszawiacy, Polacy, to się dzieje w tej chwili, to się dzieje w Warszawie, w niedzielę. Niedziela, 19 listopada 2023 rok. I tutaj hełbią tego czworu sionistycznego, ci, którzy to hełbią, stoją tutaj i bezczelnie zapominają o tych, albo nie mówią o tych, no bo przecież to nie o to chodzi. I tak jak mówię, no niedobra o tym mówić, tak jak
tak jak ktoś tam powiedział, nagrywają tam, nagrywajcie nas, nagrywajcie, jak my tu stoimy i obserwujemy was. I bądźcie pewni, Palestyna zwycięży. Cały naród polski jest za Palestyną i nie tylko polski naród. I podziwiam Szkocję, która zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem, wygoniła ambasadora Izraela tam w tamtym kraju. Tutaj też powinniśmy dążyć do tego, żeby spowodować wygnania tego w ogóle tworu, tych przedstawicieli tego tworu sionistycznego tutaj z Polski. To nie jest już zabawa. To jest Holokaust, który jest dokonany przez antysemitów w imieniu semityzmu, przeciwko semitom. To jest Holokaust, który jest dokonany przez tych hazarskiego szczerwa, który tutaj udaje, że jest semitą i tak dalej. Widzę, że tu ktoś tam przyszedł z jakimś tam tego chyba może tych 40 dzieci, których tam Palestyńczycy niby tam ucięli głowy albo coś takiego, a potem przeprosił nawet prezydent Stanów Zjednoczonych za fałszywe informacje i tak dalej, bo ktoś puścił, że 40 dzieci tam gdzieś obcięli głowy Palestyńczycy, jak weszli i tak dalej. No taka była koncepcja. I oczywiście wymyślono ten, i teraz tak jak mówiłem, o tych ciałach tych zabitych Palestyńczyków, które zostały porwane, przywiezione na tereny okupowane przez Izrael, na tereny palestyńskie. I teraz możemy się spodziewać, że oni tam wymyślą, że coś tam, te ciała, albo że to są ciała z Hamasu, którzy zostali zabici przez żołnierzy izraelskich, albo coś tam i tak dalej. No, jest cały czas ten klan robi swoje. Tak jak w Polsce, tam nie było nic, był las, tylko Polaków nawet nie było, nie ma narodu polskiego. Przyszli Żydzi i powiedział im ktoś tam, Bóg, nie wiem, objawił im się, powiedział tu Polin, tu spoczywacie. Tak jak i Palestyna była pustynią i tam trzeba było tam pojechać i tam, powiedzmy, odbudować tą pustynię. No przecież Floryda tam gdzieś, na Florydzie. Jest tyle miejsca, a wszyscy przecież macie podwójne obywatelstwo. Albo amerykańskie, albo niemieckie, albo angielskie, francuskie i tak dalej. Wracajcie tam, skąd przyjechaliście i tyle. Zostawcie ten naród palestyński, który odbudował Jerozolimę, budował 5000 lat przed naszą erą. Została odbudowana Jerozolima przez Palestyńczyków, przez tych ludzi, którzy tam są właścicielami tej ziemi. Przez tego narodu palestyńskiego, który tam mieszka od dawien dawna, 5000 lat przed naszą erą. A Abraham, który jest niby ojcem trzech religii, urodził się w 1800 przed naszą erą. 3200 lat po wybudowaniu Jerozolimy, która istniała jako miasto palestyńskie, kananijskie, palestyńskie. A potem niby w 1200-1300 lat przed naszą erą zostali Żydzi wygnani niby z Egiptu, a to różne historie są na ten temat, czy z Egiptu, czy skądś tam, z jakiegoś tam miejsca. Co wy macie do tej ziemi? Przecież Abraham nawet urodził się w Urze. Ur to jest w Iraku, miasto w Iraku. Nie ma żadnych jakichś tam powiązań z Palestyną. Niby dostał, powiedzmy, polecenie od Boga, no bo przecież oni są wszyscy tam blisko takiego Boga, chociaż tam go nie szanują, nie w ogóle nie ma, nie ma ten. Tak.
Ja myślę, nie ma sprawy. W każdym bądź razie dostał nakaz, że powiedzmy przy emigracji, czy tam przejścia na terenie Palestyny, czyli tej ziemi obiecanej, nie wiadomo kto obiecał, komu obiecał i po co, i na jakiej podstawie. Bóg jest sprawiedliwy i nie może obiecać ziemi, która należy do narodu palestyńskiego, obiecać komuś, kto nie ma w ogóle żadnej historii na tej ziemi. Dopiero po prostu ta historia została później stworzona. I nawet Abraham nie doszedł do Palestyny, nie doszedł, emigrując tam z jakimiś tam swoimi ludźmi, nie doszedł do Palestyny. A poza tym, tak jak mówię, Abraham to jest ojcem trzech religii, i islamu, i judaizmu, i chrześcijaństwa. I został też przewłaszczony. Tak jak Jezus, Aramejczyk, został przewłaszczony przez tego klanu żmijowskiego, to i Abraham, to i w ogóle historia, cała historia. Przecież jeden z tych prezydentów tego tworu sionistycznego kiedyś tu w parlamencie polskim, w Sejmie, powiedział: a mój, zostaw mi historię i twórz mi historię od nowa. Oni są specjalistami od tworzenia historii od nowa. I ja tu wspominam o takiej sytuacji w Jordanii. Nawet pani minister turystyki Jordanii złapała kilku turystów izraelskich, bo przecież Jordania podpisała układ Wadi Araba, tak zwany, z Izraelem, pokojowy niby. I złapała kilka turystów izraelskich. I jak, co wy tu robicie pod tymi gruzami Petri, jednego z najstarszych miast jordańskich, historycznych? I oni się przyznali, oni zakopali pod tymi, w piasku, czy tam gdzieś pod tym gruzami tego miasta, tej Petri, zakopali jakieś emblematy, jakieś tam, nie wiem, jakieś tam rzeczy, może z flagą Dawida, może z jakąś menorą, może tam z czymś i tak dalej. I powiedziała ta Żydówka, która tam to zakopała. Powiedziała, no muszę podnieść trochę tam. Powiedziała: tak, my to zakopujemy, bo przyjdziemy za kilka lat i wskaże mi to miejsce, i jak odkopią, to zobaczą, że tu są jakieś tam żydowskie, że my mamy historię na tej ziemi. Czyli próbują, w taki sposób, nawet bezczelny sposób, próbują tworzyć historię. Jak był atak na Irak i na Syrię, to skradziono ponad 40 tysięcy takich eksponatów historycznych i z Iraku, i tyle samo z Syrii. I to zostało wszystko przewiezione. To, co zostało sprzedane, to sprzedane, ale to reszta została przewieziona do tego tworu sionistycznego. I tam całe sztaby siedziały i pisały historię, zmieniały tam gdzieś tam tego, pisały historię tych eksponatów historycznych, które powiedzmy zostały do nich, zostały skradzione przez ISIS, który jest powiedzmy dzieckiem Izraela i Ameryki. Zostały przewiezione, sprzedane i tak dalej. I tam pisali nową historię do tych eksponatów, że niby żydowskie. W Palmirze w Syrii, najstarsze miasto, tam gdzie urzędowała królowa Zenobia, syryjska królowa, jak ten ISIS, to ścierwo takie, które zostało powołane przez sionistów na terenach, żeby walczyć po prostu z prawdziwym islamem, w imieniu niby islamu, a ISIS pochodzi od wahabizmu, który jest
klanem judaistycznym, pochodzi z Chaibar, z Arabii Saudyjskiej, z południa Arabii Saudyjskiej, to po prostu w Palmirze nie było żadnych jakichś tam tradycji, ani historii, ani nawet żaden Żyd się nie przewinął tam. I dlatego jak musieli stamtąd uciekać, to zniszczyli całą kolumnadę tej Palmiry. Całe zabytki, całe historyczne zabytki syryjskie. Nie ma pobłagania, nie ma pobłagania i nie ma logiki, w ogóle nie ma logiki. Mówimy o 2 285 000 według statystyki Palestyńczyków, którzy są w tej chwili naprawdę, mieszkają na gruzach, ale dalej zostają, dalej są, dalej będą, dalej tam utrzymują się. I pomimo tej eksterminacji, planowanej eksterminacji ich i narodu palestyńskiego. Naród palestyński zwycięży, Palestyna zwycięży dzięki własnej historii, własnej tradycji, własnej cywilizacji, którą stworzył ten naród. To jest najstarsza cywilizacja świata, jeżeli chodzi o ten. Aleppo w Syrii to jest najstarsze miasto świata według statystyki UNESCO. Jest pięciu miejscowościach, które są najstarszymi miastami świata, są cztery syryjskie. Mówię syryjskie, czyli jedno palestyńskie, bo Palestyna to jest rejon, który jest częścią Syrii, a zostało to podzielone, rozdzielone przez Francuzów, Anglików i tak dalej, bo przecież cały czas dążymy do eksterminacji, do podziału i tak dalej. Boli was historia, boli was tradycja, boli was to, że tam jest muzułmanie, chrześcijanie żyją w symbiozie całe życie. Do chwili powstania tego tworu sionistycznego wszystko było spokojnie, pomimo tam pierwszej wojny, drugiej wojny światowej, ale wszystko było spokojnie. Palestyńczycy czekali na waszych dziadków tam na terenie Palestyny, żeby ich gościć po prostu, jak uciekali, dzień dobry, jak uciekali od tej eksterminacji w Europie. Tak, Palestyńczycy was gościli, a wy mieliście. Przecież Golda Meir sama powiedziała, że ona jest Palestynką. Ona od 21 roku do 47 roku ona miała paszport palestyński. Ona była gościem w Palestynie. Przecież kiedy ten jeden z tych premierów, Begin powiedział, że on wystąpił o wizę palestyńską jako robotnik. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dziękujemy. Jako robotnik, nie wiem, sprzątać, dosłownie jako sprzątać. I on dostając wizę palestyńską, zobowiązał się, złożył przysięgę wierności dla Palestyny. A potem już 47, 48 rok, już Deir Yassin, już te rzezi, którą Begin, były premier tam, który skończył tutaj podobno Uniwersytet Warszawski, no, nawet ma tablicę pamiątkową na ścianach Uniwersytetu, powiedzmy powiedział na czele Hagani ponad 400 osób, ale to jest jedno z przykładów. Deir Yassin wytępili wszystkie kobiety, wyrwali z ich brzucha dzieci nienarodzone, uderzali o drzewo. I takie same sposoby, tam te 360 sposobów, które wymyśliła UPA przeciwko Polakom w Wołyniu, to identyko te same były stosowane właśnie w tych, przeciwko Palestyńczykom na tych
terenach palestyńskich. To Deir Yassin to jest tylko jedno z tych przykładów. Te same sposoby, prawdopodobnie osoby, pochodzenie tego samego pochodzenia działali. Hamas is just ISIS. Hamas jako ISIS. Hamas ISIS. ISIS to wy żeście powołali i leczyliście tych rannych z ISIS-u, z tego państwa islamskiego tak zwanego, leczyliście w swoich szpitalach. Tam są szpitale, które są zamknięte, działy są zamknięte w tej chwili po prostu dla tego szpitala na północy tego tworu sionistycznego, tam nawet na wzgórzach Golan okupowanych przez Izrael, to tam były szpitale, które przyjmowały tych rannych z ISIS-u. To jest z ISIS-u, czyli z tej organizacji, którą sami żeście powołali, żeby destrukcję robić na terenie Bliskiego Wschodu i tak. Próbowaliście cały czas między muzułmanami a chrześcijanami, nie udało wam się. Teraz próbujecie między samymi muzułmanami, też wam się nie udaje. Wiecie doskonale, że Palestyńczycy, tak jak mówię, jeszcze raz powtarzam, to są chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi. I ci Żydzi, prawdziwi Żydzi, palestyńscy Żydzi, Semici, tak jak wszyscy Palestyńczycy, oni nie chcą was, nie chcą tego waszego tworu sionistycznego. Oni palą te, nie będę ich nazywał flagami, bo to jest uwłacia flagą pozostałych krajów wolnych i tak dalej. I oni palą te mogę zrobić film. Siadaj. Także, poczuwać do obrony tam, wiesz, ale... No w każdym razie już zaraz posłuchamy, chyba nagramy tam, co tam oni będą wymyślać w tej chwili. Zobaczymy. Już zostaliśmy utrwaleni mocno przez niektórych tam, którzy podeszli tutaj i robili zdjęcia takie konkretne. Zdjęcia widzę, że ten niedobra o tym mówić, już stoi tam na kolumnie Zygmunta i będzie chciał coś tam powiedzieć. No i patrzcie Państwo, patrzcie, no piękna ta, jest wielokolorowa taka flaga druzów tam na terenie Syrii, ale ona ma tylko 5 kolorów tamta, no to tutaj to są pełnokolorowe takie już nie będę rozrywkowe, tak, nie będę już komentował więcej tego, ale to też tam to są ci, którzy tam widzą. Także no i co, ciekawe, co oni będą mówić, ciekawe, co to jest 9,5 tysiąca, Ewunia, co to jest tam napisane, 9,5 tysiąca, czego, co to jest? Oni się mają starą statystykę, bo to w tej chwili 12,5 tysiąca Palestyńczyków zginęło z ich rąk do tej pory, do wczoraj. Co to jest? No tak. Dostałem. No dobra, no to... No to nie wiem, to naprodukowali tych smart tutaj i tam wieszają, tam noszą. Szkoda, że ubolewam, że tam jakaś flaga polska jest niestety wśród tych flag jest. To jest dla mnie uwłaczające, że
jednak, no ale oni muszą po prostu pokazać, że oni też tam solidaryzują się, to są Polakami i tak dalej. Chyba, że to są ci, którzy z tych Izraelczyków, którzy dostali paszporty polskie, nie? Bo tam ponad 100 tysięcy już Izraelczyków od 90 roku dostało paszporty polskie. Nawet niektórzy, którzy nie zgłaszali do tego. Zapraszam do rozpoczęcia dzisiejsze zgromadzenie jest ogłoszenie związane z wyraźny przekaz solidarności, który wychodzi dzisiaj z tego symbolicznego miejsca w Warszawie. Solidarność przede wszystkim ze zakładnikami, które trafili do Gazy, które nie wiemy, co z nimi jest. Ale wiemy, że oni muszą wrócić do domu bezwzględnie i bez żadnych warunków. Tak. Dzisiejszej ceremonie i zgromadzenie jest związane co z tymi z potępieniem ostatnio też. Wszelki rodzajów antysemityzm, który rośnie na całym świecie. Jaki antysemityzm? Jakimi wy jesteście semitami, kurwa? Antysemityzm. Chcemy serdecznie powitać wszystkich przybyłych. Zarówno obywateli, warszawiaków, osoby, które specjalnie przyjechali z dalekich miast, między innymi z Wrocławia, z Krakowa, z Łodzi. Jedna. Dlaczego i z Gdańsk, i Szczecin, Lublin, wszystkie te i z Radą. I z Radą. Wszystkie te osoby przyszli dzisiaj, bo oni mi są obojętni. Tak, fizycznie jesteśmy daleko z Izraela, ale mentalnie to są nasze bracia i siostry. Ten atak terrorystyczny, ten zamach, który spotkał nas 7 października, święto Simchat Torah, zaczął tam i jeżeli nie będzie zahamowane i zlikwidowane, to przejdzie dalej. Witamy serdecznie władza miasto. Wiem, że pan Tomasz Bratek, wiceprezydenta miasta, jest z nami. Jeśli może stanąć tutaj w przodu tu albo robi na scenę, zapraszamy serdecznie i dziękujemy. Nie, ja muszę go... Po raz drugi pan Tomasz Bratek jest z nami, bo mi jest obojętny. Przyjechał rodzinę odwiedzić. Witamy serdecznie pani posłanka Ania Maria Żukowska i pani Katarzyna Pikarska. O cholera. Dziękujemy, że jesteście z nami. Już się przyznają. Tak. Czy poseł Michał Szczerba już dotarł? No bo Szczerba. Za chwilę będzie. Witamy serdecznie wszystkich. Witamy pana posła Władysława Bartoszewskiego, który też jest z nami po raz drugi. Aha. Bardzo dziękujemy. Są tutaj dyrektorów w różnych organizacjach żydowskich i instytucjach. Aha. Witamy serdecznie. Proszę też pokazać siebie. Pan Artur Hoffman, to jest Karze. Pani Michał Krawczyk, Monika Krawczyk, Żydowski Instytut Historyczny. Jeżeli kogoś przegapiłem, przepraszam. Pragnę zaprosić pana ambasadora Izraela w Polsce, dr Jakob Libne, do zabrania głosu i jednocześnie powitać korpus dyplomatyczny, osoby, które są z nami. Uważam, żeby tam śnieg nie spadł z góry na dole. Ambasador zaraz dotrze do nas i póki przyjdzie, prosimy naczelny rabin polski, rabin Michael Szudrich, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, mój przyjaciel. Shalom. No,
To jest takie trudne, ponieważ tam mam wiele innych rzeczy, o których ja chcę mówić, ale będę mówić tylko o jeden rzecz. Ale nie dobra o tym mówić. Jeden rzecz, który Hamas chce robić, czy mnie będzie pełny strach. Hamas chce, czy każdy Izraelczyk w Izraelu, każdy Izraelczyk w całym świecie, każdy Żyd w całym świecie, nawet każdy moralny człowiek w świecie musi bać. I wtedy nasza reakcja musi być niepojemna. Nie będzie bać. Smutno, złamane serca, ale nigdy bać. I tylko pomyśleć. Dawno temu, kiedy Mojżesz, Moshe prowadził naród żydowski w niewolnictwo z Egipcie. Stoję przed Czerwonym Morze. Jedna strona Czerwone Morze, druga strona wojsko Egipcie. I co Moshe mówić o naród żydowski? On mówi Al tirahu. Nie bać. I też, kiedy byliśmy przed wejściem do Izraela, Hashem mówi do nas, Bóg mówi do nas Al tirahu al techad. Nie boję się. Ale jaki sposób to jest, jaki sposób mnie nie mogę bać? To jest bardzo prosto. To jest związane teraz z Purim. Kiedy Hamas, który jest związany, jedna strona Amalek, druga strona jego potomków są Hamas. Hamas chce zabić każdy Żyd. Mordechaj mówi do Ester, idź do króla Ahaszwerosz. I co Ester prosił? Lech knoset kol ha-judim. Idź i gromadzić wszyscy Żydzi, czy oni będzie razem. Czy oni będzie modlić razem, będzie być razem. W jaki sposób nie będzie bać, kiedy my jesteśmy razem. To jest trudny czas. Już nie mogą się dzisiaj modlić, rano czytałem, czy jeszcze jeden, to jest bratanek, moja znajomy, kiedy ja był młody, był zabity wczoraj w Azy. Każdy człowiek ma jego tragedię też osobiście, smutno, ale nie boimy, ale my jesteśmy pełni nadziei, ponieważ my nie jesteśmy sami. Dzięki wam, wszyscy ludzie, którzy są tutaj, Żydzi, nie Żydzi, Polacy, nie Polacy, dyplomaci, nie dyplomaci, my jesteśmy razem. Lech knoset kola judim, zgromadzić wszyscy dobre ludzi razem. Dzięki wam, my jesteśmy pełni nadziei, ponieważ my nigdy będzie bać. Dziękuję bardzo. Toda raba. Dziękujemy bardzo. Naczelny rabin Rzeczpospolitej Polskiej, rabin Majkin Szudrych. Skąd ci się zwracają Palestyńczyków? Powitać i zaprosić do zabrania głosu pan ambasador dr Jakob Liwny, ambasador Izraela w Polsce. Szkoda, że tyle ofiar. Prosimy pani Magda Sommer, pani tłumacz, tu na scenę. Cały świat już, tam cały Bliski Wschód jest w rozsypce. Zapomnieli o tym, że Palestyna użyciła ziemi Izraela? Zapomnieli o tym, że oni przepłynęli statkami. I na statkach było napisane, przyjeżdżamy do was, przyjmujcie nas, bo my uciekamy. Ekipa od nagrośnieni, możemy poprosić o jeszcze jeden mikrofon? Chce szlagier palestyńską? Nikt nie jest. Nie no, patrzy tak na mnie, czy ma taką małą flagę izraelską i ten. Ona chyba nie wie, że tam ponad 5 tysięcy dzieci tam. Drodzy przyjaciele, jestem bardzo szczęśliwy, mogę wszystkich Państwa tutaj widzieć. So many flags of Israel, so many flags of Poland. Thank you all for coming. Tak wiele flag Izraela, tak wiele flag Polski w tym miejscu. Bardzo dziękuję wam wszystkim za przybycie. Nie, proszę pani, nie reprezentuję.
tam. No, jest zachodni brzeg, jest prezydent. Są dwie władze, AP. Ale w Gazie rząd wybrany w 2006 to był Hamas. Dostali wybrany, tak, przez czyli właśnie jest pan Hamasem. Nie, ja jestem za Palestyńczykami, proszę Pani, mnie nie interesuje, kogo oni wybierają. Moi drodzy, to jest dźwięk syreny, która obudziła mieszkańców południowego Izraela 7 października tego roku, jak również moją własną rodzinę, która mieszka niedaleko Jerozolimy. Na zachodnim brzegu. No właśnie. Więc ja mam krytyczny stosunek do rządu Izraela. Pan nie ma krytycznego stosunku do rządu. Nie ma rządu, tam nie ma rządu, tam jest wie Pani, to jest organizacja, która w jakiś tam sposób... Ale terroryst nie powie Pan terrorystyczna? Nie, absolutnie nie. Jak robią taki rajd i zabijają Żydów, to jest terror. Ale kto, ile Żydów zabili? A co za różnica, ile jednego by zabili, to jest mógłby terror. No tak, ale a ci, którzy robią naloty i zabijają ponad 12,5 Palestyńczyków... To jest wojna. To nie jest wojna, nie może być wojna przeciwko ludności cywilnej, proszę Pani. No, ale rzeczywiście, jeżeli Hamas, walczycie przeciwko Hamasowi... Wojna jest zawsze przeciwko ludności cywilnej. Jak Pan popatrzy, co alianci robili w czasie II wojny światowej. No to dlaczego Pan... Drezno. To dlaczego Pani ma pretensje do Hamasu, skoro Pani mówi, że wojna jest zawsze przeciwko ludności cywilnej? Oni nie walczą przeciwko ludności cywilnej, tylko przeciwko wojsku. Ci, którzy zginęli, to są przede wszystkim wojskowi. I ci, co zostali porwani, tak mówię, to 200 parę osób, to połowa z nich to są żołnierze i są generałowie izraelscy, którzy zostali pojmani. Te dzieci, które zostały porwane, to słabo. Jakie dzieci? Dźwięk tej syreny rozpoczął najbardziej straszliwy, potworny dzień dla narodu żydowskiego od czasów zagłady. The jihadists from Gaza, ale pani porównuje do women, children, babies, Holocaust. Jihadiści z Gazy palili, mordowali, porywali mężczyzn, kobiety i dzieci. Małe niemowlęta, staruszków i ocalałych z Holokaustu. No. For these neo-Nazis, tutaj Israel is just the beginning. The jihadists don't hide their intention to destroy Western civilization as we know it. I dla tych nowych nazistów z Gazy, Izrael jest jedynie początkiem, ponieważ oni nie ukrywają swoich intencji tego, że zamierzają zniszczyć zachodnią kulturę taką, jaką znamy do dzisiaj. Ale pani mówi o 200 zakładników, a pani zapomina, że Izrael aresztował między czasie od 7 października aresztował ponad 2,5 tysiąca Palestyńczyków z zachodniego brzegu. Oni wierzą, podobnie jak niegdyś wierzyli naziści, że nasze wartości, nasz humanizm, nasza wiara, moralność dzielą nas i osłabiają nas, tak że nie jesteśmy w stanie się im przeciwstawić. They thought that Israel will be prevented from destroying Hamas the same way as ISIS, Al-Qaeda and Nazi Germany. Antysemityzmowi? Ja jestem Semitą. Oni wierzyli, że świat nie dopuści do zniszczenia Hamasu. Ja jestem Syryjczykiem. Jak zniszczono Izrael, ja jestem Aramejczykiem, ja jestem Semitą. Nazistowskie Niemcy. Nie, proszę Pani, nie. Semitami to są Palestyńczycy, nie Żydzi. Palestyńczycy to są Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie. Palestyńczycy to są Semitami. A Semici, Palestyńczycy, Żydzi są przeciwko Izraelowi. Pani sądzili, że antysemityzm jest silniejszy. Oni mówią, niż że naprawdę ten. Jest. A wy mówili, i sądzili, że zapomnieliśmy o tym, czym różni się dobro od zła. Jak ja mogę być antysemitą? Ja jestem Semitą, a tu nie mają nic wspólnego z Semitem. To, że jest ale Żydem, to nie tak może być widzimy Semitą. To dzisiaj, oni się mylili. To nie jest Semita. Tak. Judaizm, proszę Pani, to jest religia, a nie narodowość. Understand the danger and draws to the challenge. Tak. They tell their nations what is at stake and why Israel should be supported as we fight a war of civilization against.
against. No, w Polsce tak to jest też, no. Przywódcy tak wolnego jest świata stanęli ja na wysokości zadania. Ja powiedzieli swoim sąsiadów, ludom, swoim narodom, o co toczy się gra, jak wysoka jest stawka i wspólnie postanowili przeciwstawić. Wspólnie razem, bez żadnych... 50 lat. Wiele lepiej od Michaela. Siódryk był z Polakiem, a poza tym... Przywódcy również w Polsce potępili poczynania dżihadystów, potępili antysemityzm i nienawiść wobec narodu żydowskiego. Moi drodzy, to jest bardzo ważne. Cieszę się, że pan jest. Tak. Ja jestem żydówka. No. Ja mówię, ja nie mam nic przeciwko Żydom, ja mam przyjaźń się z nimi, dosłownie. Ale Żydzi, którzy są Semitami, Palestyńczykami, bo Palestyńczycy... Od momentu, kiedy ta syrena zabrzmiała 7 października tego roku, walczymy o nasz kraj, o nasze życie. Czytał pan książkę Salina? To jest jedna, to jest tylko teoria. To znaczy, że Żydzi... Obiecaliśmy, że wygramy ze złem i tak też się stanie. We promised never again, and we will always keep that promise. Obiecywaliśmy sobie nigdy więcej i zawsze dotrzymamy tej obietnicy. Ale wie pan, że większość Żydów to są Chazarzy, którzy przyjmowali religię. To jest prawda. Is right. My zwyciężymy, ponieważ nasz duch jest silny, a nasza walka jest sprawiedliwa. In recent weeks, we have seen Israel's friends raise their voices in London, Berlin, Paris, and more. W ostatnich dniach widzieliśmy, jak przyjaciele Izraela przemawiają głośno w miastach na całym świecie, w Londynie, Paryżu, Waszyngtonie i wielu innych miejscach. Washington just held the largest pro-Israeli demonstration in its history. W Waszyngtonie wydarzyła się największa pro-izraelska demonstracja kiedykolwiek. Our friends here and around the world are firm and united. Nasi przyjaciele zarówno tutaj, jak i na całym świecie stoją silni i zjednoczeni. Like them, we are here in a demonstration of support. Without hate. Tak jak oni, jesteśmy dzisiaj obecni na tej demonstracji wsparcia, bez nienawiści. Dzień dobry. Co państwo robią dzisiaj? Bez rasizmu. Ja jestem w sobotę, w niedzielę jestem tutaj na Starym Mieście, bo ja jestem z Warszawy. Wszyscy, którzy tutaj dzisiaj przyszliście, kochają Polskę i kochają Izrael. To wszystko się zorganizowało. I ten szalikiem palestyńskim nie rozstaje się nigdy, także ten, bo ja jestem Syryjczykiem, Aramejczykiem, Semitą, także ten, oponuję się przeciwko takiej udawanie Semitów przez ludzi, którzy nie mają nic z semityzmem wspólnego, bo religia to jest religia. Pomiędzy Warszawą i żadna narodowość, bo nie może być narodowość chrześcijańska czy muzułmańska, tak samo nie może być narodowość żydowska. Natomiast naród żydowski, który walczy o to, by osiągnąć pokój. Czyli tych sionistom, którzy zabijają palestyńczyków. I wspólnie zwyciężymy. W tej chwili od 75 lat właśnie to robią. Także rzezi, takie adekwatne do Wołynia, takie same sposoby, które są stosowane w Wołyniu, są stosowane cały czas przez palestyńczyków. Uwolnijcie porwanych, uwolnijcie jeńców. Sprowadźmy ich teraz do domu. Polak, chrześcijanin, nie staje się Aramejczykiem z automatu, dlatego że przyjął chrześcijaństwo. Tylko zostaje cały czas. Jest z tego miejsca tutaj, w samym centrum Warszawy, tak powtarzamy ja słowa. Aramejczykiem, Semitom. I nie staje się Słowianinem, dlatego że mieszkam w Polsce już od ponad 50 lat. Natomiast to, co się dzieje w tym, tu jest demonstracja o uwolnieniu 200 połowie żołnierzy izraelskich, którzy są aresztowani przez Hamas, czy tam przez Palestyńczyków. Nie, połowie to są żołnierze.
Może są żołnierze, a Hamas uwolnił kilku cywilów i trzeba zobaczyć ich relacje w telewizji, która telewizja izraelska tego nie wyświetla. Dziękuję wszystkim, którzy zostali traktowani. Natomiast w tym samym czasie Izrael od 7 października aresztował ponad 2,5 tysiąca Palestyńczyków z zachodniego brzegu, nie z Gazy, ja nie mówię o Gazie. My z zachodniego brzegu, zapraszamy do zabrania głosu Palestyny, pan zachodniego brzegu. Michał Szczerba, poseł w polskim Sejmie i przewodniczący grupa parlamentarna Polsko-Palestyńczyków, którzy siedzą w więzieniach izraelskich, wśród nich ponad 400 dzieci, dobry państwo. Którzy siedzą. Jesteśmy tutaj to nie trzeba całą rozwołać. Demokratyczną większością parlamentarną. Anna Maria Żukowska, Katarzyna Wikarska, Władysław Tołoch i Bartoszewski. Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby powiedzieć, że nie jesteśmy obojętni. Tutaj mówimy o 200 nie jesteśmy obojętni na zło. A 2,5 tysiąca cywilów zostało aresztowanych w międzyczasie na antysemityzm przez Izrael. I chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć. Nie jesteśmy obojętni na antysemityzm, na terroryzm, na morderstwo, które wydarzyło się 7 października, ale również nie jesteśmy obojętni na antysemityzm tutaj. Przyjmowanie, tak jak powiedziałem, przyjmowanie. I chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, nie oznacza, że nigdy więcej organizacje nacjonalistyczne, organizacje antysemickie nie będą otrzymywać publicznych pieniędzy. Palestyńska organizacja to jest organizacja antysemicka. Palestyńczycy są semitami. To są Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie. To są przez nowy świat szedł prawdziwi semici. Jeśli semiccy palestyńscy walczą przeciwko tego i stworu, ci młodzi ludzie przeciwko tym ludzie tego stworu kojarzeni z Bąkiewiczem palą flagi izraelskie, krzyczeli takie hasło używając nagłośnienia. To są te ci sami. Tu jest Polska, a nie Polin. To są Żydzi. I to minister Gliński, minister kultury zasponsorował to nagłośnienie. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, nigdy nie będzie naszej zgody na antysemityzm. 2 tygodnie temu byłem w Izraelu. Byłem w kibucu Kfar Aza, 3 km od strefy Gazy. 2,285 tysiąca ludzi tam mieszka. Nie ma wody, nie ma prądu, nie ma żywności. W kibucu zostało zamordowanych kilkadziesiąt osób. A reszta została uprowadzona. Nie mogą łowić ryby ludzie, którzy są na swoim morzu, bo od razu tam wypływa 1 km, żeby łowić ryby, żeby utrzymać się z Warszawy, z rodziną, to zostaje żeby za atakowany i zabity. Jasny komunikat. Wszyscy ludzie, którzy zostali bezprawnie uprowadzeni, są zakładnikami organizacji terrorystycznej, muszą wrócić do domu. Października jest nie do usprawiedliwienia. A tak 7 października? 7 października to jest rocznica. Musimy zrobić wszystko, od wojny, żeby świat wiedział, kto jest ofiarą, a kto jest agresorem. W 73 roku. Ci ludzie, ta wojna spowodowała okupowanie wzgórz Golan, syryjskich wzgórz Golan, owoce, które oczywiście oni przyjeżdżali do strefy Gazy bardzo często. Nie uznaje oczywiście ten, cały czas próbuje przywołać. 7 października zostali po prostu zamordowani. Syryjczycy i walczą o miejsca swoje, do miejsca. Przychodzili terroryści i mordowali kobiety, dzieci, starców, psy, koty, wszystko co spotkali. Nie ma naszej zgody na takie sytuacje. Już mieszkańcy Gazy, niech wolny świat się obudzi. Nie dla antysemityzmu, nie dla terroryzmu. Tak dla Izraela i tak dla przyjaźni polsko-żydowskiej i polsko-izraelskiej. I właśnie po to jesteśmy, żeby odbudować te relacje, odbudować przyjaźń. Nie ma. Jesteśmy demokracjami. I w demokracjach będziemy walczyć dosłownie o prawa człowieka, o rządy prawa. Człowiek, dziecko umiera na oczach ojca, bo nie ma aparatu tlenowego, bo nie ma prądu. Nie ma aparatu tlenowego. Nie dziękujemy ma. Bardzo pana posła Michała Szczerba za jasne i wyraźne miłe słowa wobec Izraela. Zostało 17 osób, które nie mogą wyjechać. Z
sprawiedliwość świata. Przypominam wszystkim, iż dzisiejsze zgromadzenie ma cel pokojowy. Tu ja jestem świadkiem, zgromadzili ludzi, którzy mają różne poglądy polityczne. I w Izraelu, i w Polsce. Mają różne opinie, czasami ostre spory. Nie idzie pomoc żywnościowa, brzmi dzisiaj tam, głos tam, zjednoczenie i wzajemnego szacunek i to zgromadzenie kafan, nie ma na cel żaden jest, podział polityczny o jakikolwiek rodzaj. I to mi przypomina o psalm 117, gdzie jest napisane Alleluja ta Adonai kol goim, shabichu kol haomim, ki gavar aleinu chasdo, ve'emet Adonai leolam, halleluja. Wczoraj Izraelczycy z, za chwilę zaczynamy ze szpitala chodzić w marsz w północnej Gazy i zabrali robił dęcia w szofar. Wcześniej słyszeliśmy głos, jak brzmi głos sirena, ten głos, który przypomina pacjentów. Wszystkich obywateli Izraela, że muszą bardzo szybko uciekać do miejsca schronienia, bo zaraz rakieta zabrali ich napotyka. Głos szofar, głos, który wychodzi stąd dzisiaj, jest głos pokojowy, duchowy i pozytywny. Tych Palestyńczyków zaraz tam wymyślą jakąś historię, tak jak wymyślili historię z tym antysemityzmem, czy z tym Holokaustem, który był przede wszystkim przeciwko Polakom. Przecież pierwszy obóz Holokaustu, pierwszy obóz, to był budowany dla Polaków. Zapraszamy wszystkich dołączyć, towarzyszyć nas na ten marsz. Zostało przewiezionych z Radomia z Tarnowa, przepraszam, do Oświęcimia. To był obóz dla Polaków. Dopiero pierwszy Żyd się zjawił w obozach koncentracyjnych, to już tam Birkenau, tam gdzieś koło Oświęcimia, w 1943 roku. Jaki Holokaust? Holokaust to jest przeciwko narodowi polskiemu. I to jest taki wymyślony, że jest Francuzi. I teraz tworzą ten sam Holokaust, oni tworzą przeciwko prawdziwym Semitom, prawdziwym Palestyńczykom. Przed chwilą rozmawiałem z osobą wspierającą Izrael, no i mówiła, że Izraelowi chodzi wyłącznie o to, żeby wypuścić cywilów, którzy są uwięzieni teraz w strefie Gazy. I wtedy by można było mówić o zakończeniu tego konfliktu. Wypuszczą, oczywiście zatrzymując, tak jak mówię, 2,5 tysiąca kolejnych Palestyńczyków na zachodnim brzegu, cywilów palestyńskich od 7 października, zatrzymując 2,5 tysiąca cywilów palestyńskich w strefie. I to trzeba warunek postawić tutaj, żeby oni wypuścili, tak? A tu bezwarunkowo trzeba wypuścić 200 zatrzymanych Izraelczyków. No taka logika jest. No. Pan mówi o kilku tysiącach Palestyńczyków przetrzymywanych w Izraelu, tak? Tak. A w zachodnich mediach nie ma takiej informacji. 2,5 tysiąca, no oczywiście, że w zachodnich mediach nie ma. To skąd ma pan takie informacje? No ja mam na bieżąco informacje z prasy międzynarodowej i z prasy arabskiej i śledzę na żywo i wszystko mam. Wiem o tym. Jakby pan wgłębił się po prostu, to by pan wiedział po prostu. To proszę zapytać nawet każdego Palestyńczyka, który tu mieszka i wie, nawet tych, którzy są, pochodzą z Gazy, których rodziny są jeszcze tam przetrzymane przez Izrael, nie wpuszczają z Gazy, bo tak jak mówiłem, Rafah opiekuje się Izraelem. Izrael opiekuje się przejściem Rafah z Egiptem. 2,5 tysiąca aresztowanych. To trzeba zobaczyć akcję. Ja mogę panu przesyłać filmy, jak oni wchodzą do tego, do domu, jak dziecko tamtego, gonią dziecko ucieka do domu, wchodzą do tego domu, aresztują wszystkich. Dziecko ucieka na dach drugiego domu, to wchodzą do drugiego domu i aresztują. 2,5 tysiąca do wczoraj Palestyńczyków zostało aresztowanych tylko na zachodnim brzegu. Nie mówiąc o tych Palestyńczykach, którzy siedzą w więzieniach, wśród nich jest ponad 400 dzieci. Dziecko, które rzuciło
rzuciło kamieniem. Siedzi po prostu już kilkanaście lat. Guantanamo, siedzę już 20 lat i nikomu nic nie udowodnili. I jeszcze sprawy nie ma. I jeszcze sprawy nie ma. Przez 20 lat, proszę pana. Nie wiadomo, kiedy sprawa się zacznie. U nas się narzeka, że wymiar sprawiedliwości działa długa. W Ameryce jak działa? 20 lat w Guantanamo siedzą na Kubie. To nie jest teren Ameryki. To jest bezprawie. A to, że pan mówi, skąd pan ma informacje? Jakaś grupa osób udziela informacji i nie udzieli, to nie znaczy, że tego nie ma. Po prostu ma za sobą media, tak normalnie. No nie ma, tak. Media, bo wiadomo, jakie media. My bardzo dziękujemy za twoje, oglądam, obserwuję, są media takie niezależne, które to... powiedzmy, wydają te informacje. O to właśnie chodzi. Ale naprawdę trzeba być śledzić. To znaczy, że nie ma, tak? Po arabsku może nawet tłumacza włączyć i tak dalej, zobaczyć, co tam, nie tylko po arabsku. Są różne media, które... Ja naprawdę na bieżąco jestem z tym tematem. Tak jak z tymi Polakami, którzy jeszcze na południu Gazy nie wypuszczają i nie ma. No, żeby nie było po żadnej ze stron, ani po stronie Palestyny, ani po stronie Izraela. Jeśli chodzi o nas, to medialnie staramy się nadzielać informacje z jednej i z drugiej strony i to przedstawiać, żeby ludzie sami wyciągali wnioski. Dlatego zdajemy się wypowiedzieć u pana i osoby, które wspierają ten marsz. A jak pan widzi zakończenie tego konfliktu w takim razie? Zakończenie to jest... Bo według tych protestujących, jak rozmawiałem, oni mówią, że chodzi tylko o wypuszczenie cywilów ze strefy Gazy, którzy są tam uwięzieni. No Hamas nie chce tego zrobić. Czy mi potrzebuje? Chcemy zrobić taką demonstrację, żeby wypuścić 2500 tych Palestyńczyków aresztowanych po 7 października? Czy trzeba zrobić demonstrację? Hamas chce wypuścić, ale chce, żeby z kolei wypuścić tych Palestyńczyków z więzień izraelskich, którzy są... których liczba powiększa się dalej, bo to taka mój powiększa się o te 2500. Wypuścić tych Palestyńczyków, którzy tam siedzą w tym bez żadnej... I haven't 12,500 Palestinians pictures who die because Israel. It has nothing to do. You can be pro-Palestine and be to return the hostages. Why is that not the? Why can't we be on the same side? I am pro-history. Palestine exists from thousands of years. When Israel gets... Why? What is the root? Where is the name Palestine? Why you talk to me in English? Why you? Because I don't know Polish. Eshar gam Ivrit. Ivrit? Yeah, Polak. Ivrit? I don't know Polish. Ivrit or Anglit? English or Hebrew? No. I don't know Polish. Oh. I'm sorry. And you coming here because two 200 people is arrested by... I have to ask you, where does the name Palestine come from? Do you know? Do you know where the name Palestine comes from? History. Name history. Where does it come from? Do you know? Yeah. After the Jews revolted against the Romans, as part of the punishment, the Romans called that land that was called Judea, they called it Palestine, naming after the Philistines, who were years before were idol worshippers. Palestine is named after Philistines, who were idol worshippers. Canaan, what's the meaning of Canaan? Canaan, yes. The son of Ham, yes. The son of Ham. How does that... Palestine. You're named after idol worshippers. It's a build Jerusalem. That's not even connected to you. It's a build Jerusalem 5,000 years before our study some history. 7,000 years. You're Palestinians, named after Philistines, idol worshippers. I'm not Palestinian. I'm Syrian. You'd be Syrian, but you're saying the Palestinians are there for thousands of years. You don't even know the history of Palestine if you're talking about Palestine's been there for thousands of years. Yeah. The name Palestine comes from Philistines. Read the Bible. I open the Old about Testament. You talk about the history of the place. I am talking about the history of the place. Exactly. It's a national. Palestine is a national who existed before the Palestine, yeah. Before the Arab conquest. When Jews start to exist. Thousands of years ago. 1,300 years before Christ.
Okay, and we were in Israel. When Palestinians built Jerusalem, 5,000, 7,000 years. This is complete nonsense. When was the Arab conquest? When was the Arab conquest of Israel? The Arabs conquered the land of Israel. When was that? Młody Żydam Lichwa. Nazwa Palestyna, kiedy powstała i jak powstała. Naród, tu chodzi o naród palestyński, który powstał, który budował tą Jerozolimę 5000 lat przed naszą erą. 7000 lat temu. Naród palestyński to budował. Czy on się nazywał kanaanijski, czy ja byłem Aramejczykiem, później jestem Semitą, jestem Asyryjczykiem i tak dalej. Ja mieszkam na ziemi syryjskiej i ja stamtąd pochodzę, ja znam swoje korzenie. Ja budowałem tą cywilizację. Ja pochodzę z najstarszego miasta świata, z Aleppo, w Syrii. I ja znam swoją historię, swoją tradycję, swoją cywilizację. Myśmy budowali cywilizację światową, która polega na współżyciu, na współpracy, na tam wszystkich ludzi. Religia dla nas nie jest rzeczą podstawową. Mufti Syrii kiedyś kilka lat temu powiedział na święto w Wielkanocy, bo jest zapraszany zawsze, powiedział, mój pradziadek był chrześcijaninem, a potem mój pradziadek przyjął islam. I co z tego? Ja jestem muzułmaninem, ja jestem muftim. Nie ma to żadnego znaczenia dla narodu. Pytanie o religii w Syrii jest pytaniem obraźliwym. Religia to jest rzecz wewnętrzna każdego człowieka. Przecież Jezus jest Syryjczykiem, Aramejczykiem. Żadnym Hebrajczykiem. Ale oni potrafią przewłaszczyć wszystko. Nawet Poli. Tam, tak jak słyszałem, jakbyśmy rozmawiali, ktoś tam mówi o Poli. Bo to był las, pusty, nie ma nikogo i Bóg im się objawił, powiedział tu Poli, tu spoczywacie i oni tu Poli. Tak jak Palestyna, to była pustynia, tak jak ten nawiedzony człowiek, pustynia, nie ma tamtego, powstała nazwa Palestyna. I co z tego, że powstała nazwa Palestyna później? Najpierw była Asyria, najpierw była tam, nie wiem, coś tam jeszcze i tak dalej. Przecież przewinęło tyle cywilizacji przez Syrię. Żadna cywilizacja nie miała wpływu na tą cywilizację syryjską podstawową. Tylko odwrotnie. Przecież w Rzymie było 5 cesarzy z Syrii. Cesarzyca jedna. Wtedy, kiedy tam w niektórych krajach nawet kobiety nie mogą, kilka lat temu dopiero mogły prowadzić samochód. A Syrii, królowa Zenobia w Palmirze, ja mówię cesarzyca rzymska w Rzymie urzędowała. To jest tradycja, to jest kultura. I do tego nie ma co ten. No, tak jak jakiś tam prezydent Izraela powiedział w parlamencie, tutaj w Sejmie, powiedział, zostawmy historię i twórzmy historię od nowa. Nie! Historia jest jedna. Tradycja jest jedna, kultura jest jedna, cywilizacja jest jedna. I nie ma tutaj na to, co stworzyć i co tego. Tworzysz historię, jeżeli po prostu uczestniczysz w jakimś tam wydarzeniu i ktoś będzie o tobie wspominał źle ci, dobrze, ale to wtedy jesteś częścią tej historii. Ale nie możesz tworzyć historię, wymyślając ją. To jest to. A jak zaczęliśmy rozmawiać, to widziałem, że pan składał tą flagę. Czy rozumiem, że nie chcieli pana puścić tutaj z flagą palestyńską? Nie, ja to nie. Bo nie miał pan jej w ręce, pan dopiero ją nakładał na tupie. Ja tak po prostu, żeby tam na ten, pomachałem im po prostu, żeby... Ale to i szalik. Tak, ja zawsze w szaliku palestyńskim. Pro-palestyńskie protesty zostały zakazane w Warszawie, tak? Miały być zakazane. Zakazał prezydent Warszawy wczoraj protest.
pod ambasadą Izraela, ale Stowarzyszenie Mediów Polskich i inne organizacje wniosły do sądu i wygrały. I odbyło się. Niestety mnie nie było, bo ja byłem w Sosnowcu, byłem gościem. Musiałem tam wykład tam z przyjaciółmi tam urzędowałem, tak byłem umówiony już dawno. Także dlatego nie byłem wczoraj, a tak zawsze bywam na tych spotkaniach palestyńskich. I teraz czekam na konferencję prasową, którą Stowarzyszenie Mediów Polskich zaprosił, na którą zaprosił ambasadora tego tworu sionistycznego, bo mnie przejdzie przez gardło mi tam wymawianie tej nazwy tego tworu. Czekam na to zebranie, to znaczy spotkanie, czy tam konferencja prasowa, na którą zapraszają media polskie. To chcę po prostu też zobaczyć, jakim prawem pan ambasador tego tworu sionistycznego mówi o demonstracjach palestyńskich w Warszawie, że są antysemickie. Czy on gra na naszą, nie wiem, na nasz rozum, na naszą mentalność, tam, nie wiem, jak przede wszystkim nie wiedzy. Przede wszystkim nie wie, aha, bo on nie wie. Tam. Ludzie ja nie wiedzą, zapytać, nie rozumieją. Ja chcę zapytać, kim on jest i skąd on pochodzi. Z Krakowa. Jakie ma, z Krakowa, a tak poza tym, to nie wiadomo. Tak. Jakie on ma, powiedzmy, powiązania z Semitami, czy tam, jakie ma korzenie. Bo ja znam swoje korzenie, jestem Semitą, ja wiem, jestem Aramejczykiem. Semitą i wiem, znam swoje pochodzenie, mogę to udowodnić od 1300 lat wcześniej. A jakie jest pana podejście do tego, że protest proizraelski jest legalny, normalnie się odbywa, a z drugiej strony prezydent Warszawy chciał zabronić protestu palestyńskiego? Skąd w ogóle taka decyzja, pana zdaniem? No wiadomo po prostu, no jakie podejście są, bo przecież pan prezydent Warszawy musiał skonsultować z ambasadorem tego sporu i tłumaczył się tym, odmawiając, tłumaczył się tym, że my nie możemy zapewnić bezpieczeństwo tej demonstracji. Przecież policja państwowa. No więc o to chodzi. To państwo polskie, jako tak. Chyba i palestyńską. No powinni to jakoś tam zabezpieczyć. Ale tam powiedział, że on nie może, nie ma jak zabezpieczyć. No to udowodnili mu w sądzie, że jednak jest możliwość i to jest pokojowa demonstracja, tak jak Palestyńczycy zawsze to robią. To jest pokojowa demonstracja, w ogóle żadnych ekscesji nie ma i jest wszystko w porządku i odbyła się. Pan jest Syryjczykiem, ale bardzo dobrze pan mówi po polsku. Ile czasu pan mieszka w Polsce? O, ja już ponad 50 lat. Ja skończyłem studia z wyróżnieniem, dostałem nagrodę ministra szkolnictwa wyższego i techniki. Za moją pracę dyplomową jeszcze nie byłem Polakiem, to znaczy nie miałem obywatelstwa polskiego i nawet nie marzyłem o to, znaczy nie myślałem o tym, a chciałem pojechać, wracać do Syrii, ale dlatego, że byłem wyróżniony, miałem dyplom czerwony tak zwany, byłem członkiem Senatu Politechniki Rzeszowskiej, pomimo, że byłem studentem i to walczyłem o najwyższe ceny, to piątka była najwyższa. Walczyłem o te ceny i to dosyć ostro, mocno i tak dalej. I dostałem właśnie nagrodę ministra szkolnictwa wyższego i techniki za moją pracę dyplomową na całą Polskę. No i zostało mi zaproponowany staż podyplomowy półroczny. Nie chciałem, ale poznałem swoją małżonkę. I myślę sobie, to jeszcze pół roku posiedzę tutaj, pobawię się jako student, nie? To znaczy jako absolwent świeży. I rzeczywiście pracowałem w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, w Rzeszowskim Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego pół roku, a potem się ożeniłem pod koniec tego stażu, czyli tam do 31 marca 1978 roku, a potem ożeniłem się, dzieci. I dwa lata później zostałem oddelegowany na zastępcę dyrektora Dromexu, największej firmy drogowej, pomimo, że jestem budowlancem typowym.
do Libii jako zastępca dyrektora Dromexu w Bengazi. Okay. Mieszka pan w Polsce dalej, czy do... Jestem na emeryturze już teraz, tak skromnej emeryturze, ale... Jak się pan czuje teraz w Polsce? Czy zmieniły się jakoś nastroje Polaków, relacje Polaków w stosunku do supporterów Palestyny? Pozytywnie. Z naszym udziałem całym, bo my wyjaśniamy, tak jak myśmy teraz, my rozmawiamy po prostu, wyjaśniamy cały czas naszym przyjaciołom. Mamy grupę przyjaciół, która się powiększa i którzy bardziej już rozumieją sytuację. Po prostu te zalążki tej historii, naszej historii świata właściwie i tamtego rejonu. Ja zawsze tłumaczę, ja nie chcę, żeby w Polsce powtórzyła się sytuacja, co w Palestynie. Dosłownie, bo do tego wszystko dąży. Są plany w Polsce, plan Trójmorze, Międzymorze i tak dalej. I wszyscy tam podchodzą do tego jakoś tam z ulgą. Ale to jest naprawdę plan bardzo, bardzo kiepski, dlatego że ten plan zakłada wstęp od Bałtyku do Morza Czarnego, założenia takiego paska ziemi już tam częściowo na Ukrainie już zostało zrealizowane. Ileś tam milionów hektarów już tam mają kupione, czy tam oddane, czy trzymane. I to był plan po prostu drugiego Izraela, a ja tego nie chcę. Ja tego nie chcę tutaj w Polsce. Tu moje dzieci się urodziły. Ja muszę walczyć o tą Polskę jako drugi mój kraj. I tak jak powiedziałem na samym początku, ja zawsze jestem Aramejczykiem, Semitą i nigdy nie udaję Słowianina. Nie mogę udawać Słowianina, tak jak niektóre klany jakieś takie, które tam udają, powiedzmy, Semitów i tak dalej. Nie udaję, natomiast jestem przywiązany do tej Polski, moje dzieci tu się urodziły i ja, jeżeli nie, ja nie wywalczę tej Polski, odzyskanie tej Polski, to moje dzieci nie będą miały o co walczyć, niestety. Taka jest sytuacja. Rozumiem, że odczuwa pan relacje pomiędzy Polakami a Palestyńczykami i wszystkimi narodowościami, które wspierają Palestynę pozytywnie. Z drugiej strony słyszymy takie teksty, jak chociażby no, słynne już Izraela Katza, udaje się Izraela Katza o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Uważa pan, że realnie w Polsce no, są nastroje antysemickie? Antysemickie w rozumieniu, że pan nie... Antyżydowskie, to w tym razie. Antyżydowskie, które się przemieniają w antysjonistyczne, to znaczy już zaczynają rozróżnić między judaizmem a sionizmem. Niestety, to znaczy, sioniści w większości to są Żydami. Tak jak Żydzi w większości są Hazarami na przykład, nie? Natomiast już zaczynają ludzie, powiedzmy, tam przetrącić. Ja była przed chwilą, to znaczy jakiś tam czas temu, to stała koło mnie taka pani, która przyznała, że jest Żydówką i ja powiedziałem, że ja nie mam nic przeciwko Żydom. Nigdy nie miałem nic przeciwko Żydom, miałem sąsiadów Żydów w Aleppo, najstarszym mieście świata. I myśmy się przyjaźnili, oni przychodzili do nas, tej córki, do moich sióstr i tam szyły razem jakieś tam plany sitka były i tam przyjaźniły się. A potem nagle zniknęli, bo Izrael tam wszystkich Żydów kazał, powiedzmy tam, zorganizował ten. Oni nie wyjechali na paszportach syryjskich, a miały obywatelstwo Syrii, to byli Syryjczykami. Natomiast zostali przemyceni przez granicę, to mówię tak na marginesie, zostali przemyceni na granicę, przez granicę turecką do Istambułu. Tam w Istambule czekały na nich najpierw ich bracia, dwaj bracia, bo ich było pięcioro i trzy córki. Bracia zniknęli, no myśmy tam nic nie wiedzieli. Później córki, nagle ich też nie ma i dom, mieszkanie tam naprzeciwko, na piątym piętrze, jest gdzieś tam w rękach obcych, sprzedali po prostu. I ich nie ma, nic nie ma. A potem nagle odzywają się z Ameryki Południowej, wkleili się do syryjskiej diaspory tam
po arabsku, tam klub syryjski i tak dalej, zaczęli działać po prostu za Syrią, tam w południowej, ten. I powiedzieli, jaka jest sytuacja. Zostali przeniesieni przez granicę turecką do Istambułu. W Istambule czekały na nich paszporty izraelskie. Czekały na nich po 2000 chyba dolarów, tam każda z nich dostała. Oczywiście bracia wcześniej też. I mieli pojechać do Izraela, a bilety na samolot do Tel Awiwu i mieli pojechać tam i tam miało czekać na nich jakiś tam dom, oczywiście palestyński, jakiś tam przywłaszczony i tak dalej. I oni woleli jechać, bo oni nawet po hebrajsku nie umieli, tylko te, po arabsku. Oni woleli pojechać do swoich braci wcześniej, którzy też nie pojechali do Izraela, tylko do Ameryki Południowej. I skupili się w towarzystwo diaspory syryjskiej tam. Także takie plany cały czas Izrael planował. No przecież tam wiadomo, że dużo z Etiopii, na przykład Żydów etiopskich. Ale mieszkania w Polsce, czy realnie są nastroje antyżydowskie, antysemickie? To znaczy, o nastrojach antysemickich nie mówię. Jeżeli są Polacy antysemiccy, to są 3000 żołnierzy armii Andersa, którzy pojechali razem z armią specjalnie po to, żeby tam zostać w Palestynie i po to, żeby pomóc w powstaniu tego tworu cywilistycznego. Czyli oni są antysemitami, bo oni przeciwko Palestyńczykom, czyli prawdziwym Palestyńczykom. Natomiast jeżeli Polak antysemita, to są ci 3000 żołnierzy armii Andersa, którzy tam właśnie założyli albo pomagali w powstaniu tego tworu syjonistycznego przeciwko Palestyńczykom, czyli przeciwko prawdziwym Semitom. To są antysemici. Natomiast tutaj nastroje antysemickie to jest słowo narzucone przez, tak jak mówię, ambasadora nawet, który oskarża nawet demonstracje palestyńskie, czyli prawdziwych Semitów, o antysemityzm. No to jest już paranoja. Jest paranoja. I to jest właśnie wymyślone przeciwko temu. Ja mówię moim przyjaciołom polskim. Mówię, słuchajcie, jeżeli ktokolwiek was oskarży o antysemityzm, to wyślijcie go do mnie, niech on udowodni mi, pokaże, że on jest semitą. Bo ja mogę udowodnić, ja znam swoją historię swojej rodziny, swojego kraju, swojego narodu. Niech on udowodni, że jest semitą. Tylko to jest tak wymyślone, że ja ostatnio przez Omzryk zostałem też oskarżony o antysemityzm. Ja, semita, zostałem oskarżony o antysemityzm. Że ja prowadzę te wszystkie tam jakieś tam gry i tak dalej tutaj tam. No tam jakieś paranoje. My musimy walczyć przeciwko tej narracji, która jest taka, no, ani nielogiczna, ani no, gra na naszą inteligencję, naprawdę, na naszą inteligencję. Ale bardzo się cieszę, że świadomość Polaków mocno rośnie i mocno idzie do przodu. Jest prawidłowo. Dziękuję bardzo. Może o kontakt bym pana poprosił. Może byśmy czasami z drugiej strony mógłby pan pokomentować jakieś rzeczy na naszej platformie. No to bardzo proszę. Bardzo proszę. Tak. Ale bardziej prawicowa, tak? Jak? Bardziej prawicowa? Nie, staramy się nie podejmować w ogóle żadnych stron. Przedstawiamy jedną i drugą stronę. Nie, teraz dajemy się wypowiedzieć każdemu dosłownie. Jak byliśmy na przykład i na marszu niepodległości, czy wie jak to, co on powiedział, później do innej telewizji. Nie, no będzie na którymś z naszych kanałów na pewno, nie wiem. Chyba, na krawędzi, brakuje pieniędzy. Tak.